W kolejnej części konferencji prasowej moim Państwa gościem Rafał Mikulec. Witamy Cię serdecznie. Witam. Dzisiaj mecz prawdziwej męskiej walki. Pojedynek, gdzie ważyły się losy do samego końca. Remis 1-1, aczkolwiek ten punkt waży dla nas bardzo dużo. No tak, tak jak powiedziałeś, dokładnie mecz walki. Chcieliśmy ten mecz wygrać. Po raz kolejny źle wchodzimy w pierwszą połowę, tak samo jak z Termaliką, tak jak dzisiaj. Musimy na pewno wyciągnąć z tego wnioski. Ale zeszliśmy do szatni, powiedzieliśmy sobie kilka męskich, mocnych słów. Wyszliśmy na drugą połowę i pokazaliśmy, że możemy wygrywać z każdymi, czy tam remisować. I ważne, że zdobyliśmy ten jeden punkt. W drugiej części spotkania Resowia absolutnie odmieniona. Resowia z jeszcze większą wolą zwycięstwa, wolą walki. Kilka Twoich rewelacyjnych sytuacji. Szkoda tylko, że nie udało się tego przełożyć na końcowy rezultat. No tak, tak jak mówisz. W drugą połowę weszliśmy, myślę, że bardzo dobrze. Mieliśmy kilka sytuacji, nie tylko moich. Miał też Wróbelek, miał też Zdybo, w poprzeczkę Jaro uderzył. Mogliśmy naprawdę wygrać kilkoma bramkami tą drugą połowę. Wojna nieskończona to tylko jeden z pojedynków stoczonych, więc już za tydzień kolejny rywal, kolejne wyzwanie i kolejne emocje przed kibicami Aplan Resowi Rzeszów, którzy na pewno licznie zgromadzą się przed odbiornikami i oczywiście śledzić będą Iple. No tak, na pewno kibice czekają na takie mecze. Przyjeżdża znowu bardzo, bardzo dobry przeciwnik ŁKS, ale to oni też mają słabsze dni, teraz gorzej im idzie i po prostu chcemy to wykorzystać. Drodzy Państwo, raz jeszcze z tego miejsca bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy miastu Rzeszów za wsparcie. Miasto Rzeszów jest głównym partnerem naszej sekcji. Moim Państwa gościem Rafał Mikulec. Dziękujemy, że byłeś razem z nami. Dzięki.